Od czasów dinozaurów po pustyni Namib wędruje pewien olbrzym. To największy ptak na Ziemi, struś rekordzista. Nie lata, ale za to biega z prędkością 70 km na godzinę. Ma najdłuższe nogi wśród ptaków i składa największe jaja. Rozmnaża się w piękny i niezwykły sposób. W różnych zakątkach pustyni dwie pary strusi podejmują dwie odmienne decyzje w sprawie pory założenia rodziny. Para powinna mieć lęk w odpowiednim czasie, by pisklęta pojawiły się, gdy nadejdą deszcze. Jeśli się pomylą, ich małe zginą. Czy któreś ze strusiątek stanie się kolejnym pokoleniem namibijskich gigantów? Struś. Życie w biegu. Najstarsza pustynia na świecie istnieje od przynajmniej 55 milionów lat. To pustynia Namib. Tu na wschodnim jej krańcu jest teraz szczyt pory suchej. Średnia temperatura wynosi ponad 35 stopni. Gorące, suche wiatry z Afryki Południowej palą wyschniętą ziemię. Po dunach niesie się dziwny odgłos. To terytorialne zawołanie samca strusia, wędrownego olbrzyma z haremem do obrony. Ma prawo kryć każdą z samic w haremie, ale tylko wtedy, gdy zdoła ją przy sobie utrzymać. Zbliża się młody rywal. Próba rywalizacji z silnym, w pełni dojrzałym dorosłym to odważne posunięcie. Wyższe i cięższe od innych ptaków samce osiągają blisko 3 metry wysokości i ważą 150 kg. Ich ogromne, silne nogi w czasie biegu są w stanie wykonać nawet 8-metrowy krok. Struś uzbrojony jest w pojedynczy środkowy pazur, a i reszta 10-centymetrowych pazurów jest ostra jak brzytwa. Jego kopnięcie może zabić dorosłego samca lwa. W przeciwieństwie do większości ptaków, uszy strusia nie są przykryte piórami. Ma świetny słuch i parę bardzo bystrych oczu. Oczy są o średnicy 50 mm, czyli jedne z największych w całym królestwie zwierząt. Tak zwana trzecia powieka chroni przed piaskiem pustyni. To ważne, gdy trzeba mieć oko na sąsiadów, którzy mają chrapkę na panie z haremu. Silnym machnięciem skrzydeł samiec przepędza rywala. Taki młody samiec może sprawić, że poleci pierze. Tymczasem, przynajmniej dzisiaj, dojrzały struś obronił swój harem bez potrzeby bezpośredniego starcia. Nastroszywszy dumnie pióra, z wysoko uniesioną głową i piersią do przodu, samiec jest gotów do aktu miłości.
strusie nie potrafią śpiewać jak inne ptaki. Zamiast tego buczące zawołania dają znak, kto tu rządzi. Europejscy myśliwi często mylili ten odgłos z rykiem lwa. Dziś ten sygnał najwidoczniej odnosi pożądany skutek, bo przyciąga uwagę jednej z samic. Muszą zacząć gody, by pisklęta wykluły się w porze deszczowej. Zaloty są skomplikowanym procesem, który trwa czasem 2 tygodnie. Delikatnym trzepotaniem skrzydeł samica zaprasza go do radosnego pościgu. Kusząc go w głąb pustyni, testuje jego prędkość i siłę. Taki struś z pewnością potrafi ścigać. Tymczasem nie dobiegł jeszcze do mety. Pora na stepowanie. W końcu ma co chciał. Musi zatańczyć, by zdobyć jej serce. Za to tubylcy mają niezłe przedstawienie. Tłem każdego dramatu jest tu nieprzyjazna pustynia Namib. Wykluwają się pisklaki jedynie z 12% jaj, a te, które się wyklują, mają marne szanse, by dożyć roku. Jeśli małe tego strusia mają przetrwać, muszą się wykluć w porze, gdy deszcze zapewnią obfitość pokarmu. Inne ptaki wyprzedziły strusie i już moszczą gniazda. Wikłacze pracują razem, używając dziobów i pazurków, by zapewnić dach nad głowami swoich maluchów. Nie są jedynymi, które zakładają rodziny wcześniej od tej pary strusi. Na północy, setki kilometrów stąd, leży pustynia Kalahari. Tu nie padało od 9 miesięcy. Temperatura dochodzi powyżej 40 stopni. Para tutejszych strusi już kilka miesięcy temu założyła gniazdo. Ich małe mają ponad tydzień. Jeśli szybko spadnie deszcz, to znaczy, że wykluły się w idealnym czasie. Gdy otworzy się niebo i spadnie ulewa, doliny pokryją się świeżą trawą.
Póki co niewiele jest roślin, nasion i owadów, którymi żywią się strusie. W sąsiedztwie jest sporo rodzin z wygłodniałymi małymi do wykarmienia. Pewna matka założyła rodzinę odrobinę później. Jej małe dopiero się wyklują. Struś nie może założyć gniazda na bezpiecznym czubku drzewa. Strusica musi trzymać jaja na ziemi i mądrze ich pilnować. Gdy zbliży się wróg, wtedy stanie się jasne, dlaczego umieszcza jaja na zewnątrz gniazda. Dziś jednak musi stać się niewidoczna. Mówi się, że przy pierwszej oznace zagrożenia struś chowa głowę w piasek. To mity. Wzięły się zapewne z faktu, że matka kuli się, kładąc głowę i szyję nisko przy ziemi, by uniknąć wykrycia. Sprowadzenie nowego życia na świat to wyczerpująca praca. Siedząc na gnieździe, samica nie je, nie pije, nie ma cienia. Na szczęście jej dzień pracy trwa od 9 do 5. Co wieczór, punktualnie jak w zegarku, wraca do domu tatuś i przejmuje dyżur nocny. Mama z ulgą wyprawia się do wodopoju. Będą tak dyżurowali przez następne 6 tygodni, opiekując się sobą i swoim przyszłym potomstwem. Gdy tata struś jest w gnieździe, najpierw uważnie przetacza jaja, by zanim je ogrzeje w nocy, rozłożyło się równomiernie żółtko, podstawa rozwoju zarodków. W ciągu dnia jest gorąco, ale gdy zajdzie słońce, temperatura gwałtownie spada nawet do zera. Samica stara się wyspać, natomiast samiec pozostaje czujny aż do świtu. Po 6 tygodniach ciężka praca tej pary wreszcie się opłaca. Zostają rodzicami. Pisklęta spędziły 42 dni ściśnięte wewnątrz jaj. Jednak kiedy wreszcie się wykluwają, są gotowe do biegu.
Ich oddani rodzice przez kolejne 9 miesięcy będą się nimi opiekować. Tymczasem małe przy wykluciu nie otrzymują pomocy. Rozbicie strusiego jaja to sztuczka godna Houdiniego. Skorupa jest twarda i gruba, inaczej pękłaby pod ciężarem rodziców. To jedno ze wspaniałych rozwiązań Matki Natury. Pisklęta mocno się napracują przy wyzwalaniu się ze skorup. Teraz ich ojciec stoi przed trudną decyzją. Jedno z małych jest za słabe, by utrzymać się na nogach. Czekając, by nabrało sił, ojciec ryzykuje życie pozostałych dzieci. Kiedy się wyklują, są pulchne i pełne pożywnego żółtka, które starczy na 2 dni. Muszą więc ruszyć na poszukiwanie pożywienia. Nieprzyjazna pustynia Kalahari pozostawia niewiele wyboru. Ojciec, wyprowadzając swoje potomstwo daleko od gniazda, pomaga nowemu pokoleniu w pierwszych krokach. Czy Kalahari przyniesie deszcz, czy też pisklęta zginą z głodu? Teraz rodzice prowadzą je do roślin i nasion. Jednak przy tak wyschniętych szczątkach zieleni nie będą w stanie długo im pomagać. Pisklęta żerują na ziemi, a rodzice korzystają ze swoich długich szyi, by się dostać do jedzenia. Struś ma najdłuższą szyję wśród ptaków na świecie. Pozwala mu ona sięgać wysoko na drzewa i głęboko w ziemię, bez uginania nóg. Struś nie jest wybredny. Ma w jadłospisie trawę, nasiona, owady i małe jaszczurki. Tymczasem dzisiaj rodzina wędruje do innego zakątka w sąsiedztwie po coś niecodziennego. Struś nie ma zębów, by pogryźć jedzenie. Zamiast tego używa kamyków. Kamyki lądują w jego żołądku mięśniowym, organie działającym jak wielki młynek do kawy. Zbieranie żwiru to jedno z ulubionych zajęć dorosłych. Przyprowadzając tu pisklęta, rodzice uczą niezbędnych lekcji życia. Jednak łączy się to z ogromnym ryzykiem. Na tak otwartej przestrzeni maluchy są narażone na atak. Dodatkowo czai się tu podstępny wróg. Muchówki. Gryzące, wysysające krew ektopasożyty żerują na strusiach. Nigdy nie oddalają się od swojego posiłku. Im jest goręcej i suszej, tym jest ich więcej.
Nawet głodny dziwogon nie nadąży ze zjadaniem takiej chmary. Każde bolesne ugryzienie może zarazić i infekować, szczególnie maluchy. Na południu Namibii, na pustyni, strusie muszą znosić temperatury sięgające ponad 50 stopni Celsjusza. Ten samiec jeszcze nie zdobył partnerki. W skwarze dnia woli się chłodzić. Rozpościera skrzydła i stroszy pióra, by przewiew dotarł do skóry. Naga szyja uwalnia nagromadzone ciepło. Pióra strusia to sekret jego przetrwania. Gdy zelżeje upał w końcu dnia, struś użyje piór w spektakularnym widowisku. Jego taniec godowy pokazuje go w całej wspaniałości. W XIX wieku popyt na strusie pióra w Londynie i Paryżu sprawił, że ich cena zbliżyła się do cen brylantów i złota. Był to przemysł oraz symbol władzy, seksu, chciwości i blichtru. Dziś te pióra sprawiają, że samica nie oprze się samcowi. Większość ptaków nie ma penisa. Zamiast tego samiec i samica mają otwór zwany kloaką. Samiec strusia jest inny. Ma odpowiednik penisa, który się powiększa, wypełniając się płynem limfatycznym. Normy wagowe ograniczające latające ptaki nie mają zastosowania u strusia. Przez kolejnych kilka tygodni pokazy tańca stają się codziennym rytuałem, a samiec spółkuje z wieloma samicami skuszonymi pierzastą elegancją. Budową gniazda zajmuje się wyłącznie samiec. Wyginając długie nogi w bardzo dziwnych pozycjach, samiec wygrzebuje płytki dołek na swoim terytorium. Mimo że współżyje z kilkoma samicami, gniazduje tylko z jedną. Ta decyduje, gdzie złożyć drogocenne jaja.
przeciwieństwie do strusi z Kalahari, ten samiec zakłada, że deszcze nadciągną później. Tamtej parze pisklęta już się wykluły, tu samica składa swoje pierwsze jajo. Ta samica to główna samica alfa w haremie. Te jaja są największe w świecie ptaków. Ważą blisko 2 kg i są ponad 20 razy większe od kurzych. Przez kolejne 3 tygodnie samica będzie składać po jednym jaju dziennie. Niezły wyczyn. Mimo że to największe jaja wśród ptaków, ale proporcjonalnie do wagi samicy są najmniejsze. To, co nastąpi, jest jeszcze dziwniejsze. To szokująca strategia przetrwania. Inne samice, stojące niżej w hierarchii, składają jaja w jej gnieździe. Zachowują się jak kukułki. Jednak w przeciwieństwie do kukułek wcale nie oszukują. Główna samica doskonale wie, co robią, a nawet je zachęca. Jeśli się powiedzie, gniazdo wypełni się ponad 20 jajami. Od wieków ten pozorny altruizm intrygował naukowców. W ciągu ostatnich dekad odkryto, że samica strusia to bardzo przebiegły ptak. Kluczem do zrozumienia są jaja. Białe skorupy odbijają bezlitosne promienie słońca i chronią przed ugotowaniem zarodków. Tymczasem jaskrawą biel błyszczących jaj łatwo zauważyć nawet z daleka. Samica wie, że gniazdo jest zagrożone i wkrótce zainteresuje drapieżców. Prowadząc detektywistyczne dochodzenie, rozpoznaje swoje jaja zapewne po wzorze porów na skorupach. Upewnia się, że jej jaja są ułożone w samym środku gniazda. W samą porę. Pojawia się szakal. Samica rozpoczyna niezwykłe przedstawienie, narażając własne życie. Udając ranną i słabą, stara się odciągnąć wroga od gniazda. Najwyraźniej szakal nie daje się nabrać. Zbliża się następna para wrogów. Gniazdo jest w poważnym niebezpieczeństwie. Teraz objawia się geniusz jej nietuzinkowego zachowania. Przetaczając swoje jaja do środka gniazda, a jaja innych samic układając na obrzeżu, przygotowuje się do złożenia ofiary. Szakale zobaczą najpierw cudze jaja.
Jeśli nie będzie musiała wytaczać więcej przynęt, wysiedzi wszystkie jaja, opiekując się nimi jak własnymi. Kolejne genialne posunięcie matki natury, kompleksowe, zmyślne i jedyne w swoim rodzaju. Wschód słońca na Kalahari. Zbierają się chmury, ale deszcz dopiero spadnie. Ostatnie kwiaty akacji w tym roku to szczęśliwe znalezisko dla wyczerpanej rodziny. Ojciec ma sporo, ale dla piskląt prawie nic nie zostaje. Ojciec, czekając na otwarcie się nieba, ani na moment nie może spuścić maluchów z oka. Ogromny wojownik zbrojny krąży w powietrzu w poszukiwaniu posiłku. Każde z tych piskląt byłoby smacznym kąskiem. To łatwa zdobycz, gdy ich ojciec jest zajęty pościgiem za mangustą. Na wczesnym etapie rozwoju pisklęta są narażone na ataki z powietrza i z ziemi. Tymczasem to nie drapieżniki mogą być największym zagrożeniem. Od czasu wyklucia minęło 15 dni. Rezerwy żółtka dawno się skończyły. Słabe i wyczerpane maluchy są na ostatnich nogach. W ciągu dnia słońce wysysa ostatnie krople wilgoci z wypalonego piasku, więc pisklęta, by przeżyć, żerują na suchych liściach. Każdego dnia muszą coraz dalej wędrować w poszukiwaniu strawy. Długo nie pożyją bez pożywnych składników. Decydując się na rozmnażanie w tamtym czasie, samiec ryzykownie założył, że deszcz spadnie tuż po wykluciu się piskląt i dostarczy obfitości pokarmu. Jednak się nie udało. Dla jego piskląt deszcz nie nadszedł w porę. Nie przeżyją kolejnego dnia na Kalahari. Do rana wszystkie zginą.
Strusie z pustyni Namib założyły, że deszcz przyjdzie kiedy indziej i wybrały porę rozmnażania kilka miesięcy później. Tu życie dopiero się rozpoczyna. Złożenie jaj zabrało strusiom 3 tygodnie. Następnie 6 tygodni to wysiadywanie w palącym słońcu bez gwarancji, że praca się opłaci. Teraz za kilka dni oczekiwanie się zakończy. Gdy wykluwają się małe, rodzice zjadają skorupkę, bo dostarcza im mnóstwo wapnia i jednocześnie usuwają zapach, by nie dotarł do wrogów. Pisklęta na Kalahari zginęły, bo deszcz nie spadł. Teraz ten sam wyścig o przetrwanie zaczyna się na pustyni Namib. Drobne maluszki mają przed sobą długą drogę, zanim staną się największymi ptakami na ziemi. To bardzo niebezpieczna droga. Bez jedzenia przetrwają niecałe 48 godzin. Jednak mogą nawet i tego nie doczekać, jeśli nie umkną przed atakiem. Bezczelne łobuzy to młode strusie, które nie mają jeszcze własnego potomstwa. To nie zabawa, ale zagrożenie, że zadziobią małe na śmierć. Takie zachowanie jest wyjątkowo zagadkowe. Nie wiadomo, dlaczego dorosłe strusie tak się zachowują i dlaczego rodzice to tolerują. Jednak pisklaki szybko uczą się zmykać. Twarda szkoła życia, ale są w niej i przyjemniejsze lekcje. Dziś rodzice pokazują im, jak brać kąpiel w pyle. Taka kąpiel nadaje puszystości ich piórom i uwalnia od pasożytów. To nie jedyny trik, którego muszą się nauczyć. Po kąpieli ćwiczą biegi, by być najszybszymi ptakami na świecie. Nie mogą uciec wrogowi odlatując, więc muszą ćwiczyć się w sprincie.
Niezależnie od tego, jak zwinne i szybkie się staną, jest miejsce, do którego nigdy nie dotrą. Wysoko wśród skał wciąż istnieją małe jeziorka. Mimo długich nóg strusie nie są w stanie tam dojść. Jedynym sposobem jest dotarcie z góry. Każdego ranka, punktualnie o tej samej porze, para stepówek odbywa wielokilometrową podróż do ekskluzywnych, malutkich wodopojów. To jedno z niewielu źródeł wody na pustyni Namib. Nieustanny brak wody jest typowy dla życia na pustyni, to też trwa nieustanna walka o wyczerpujące się ciągle źródła. Na dole rodzina namibijskich strusiów zabiera maluchy do ostatniego dostępnego wodopoju. Odwodniona rodzina wchłania ile się da z pozostałych resztek wody. Zazwyczaj większość wilgoci strusie czerpią ze zjadanego pożywienia. Jednak teraz też im tego brakuje. Czy pisklęta przeżyją? Czy staną się obfitym posiłkiem dla orłów? Wreszcie, po wielu miesiącach suszy, spada deszcz. W pewnym zakątku pustyni Namib para młodych, niedoświadczonych rodziców wybrała złe miejsce na gniazdo. Woda zalała i zniszczyła jaja. Rozpaczliwie starają się naprawić szkody, ale jest już za późno. Tymczasem dla znajomej rodziny deszcz oznacza życie.
ulewa przynosi obfitość świeżego pożywienia. Jałowe równiny przechodzą transformację. Dorastanie w tak trudnym środowisku nie będzie łatwe. Niemniej te pisklęta pokonały wiele przeciwności, by dotrwać do tej chwili. Po wykluciu ważyły niewiele ponad pół kilograma. Za pół roku będą 100 razy cięższe i 10 razy wyższe. Na razie to pora na ich pierwszą kąpiel, zupełnie inną od tej w pyle. Od czasu, gdy miliony lat temu pierwszy struś postawił stopę na tych piaskach, ptaki te zmagały się z wielkimi wyzwaniami. Z palącym słońcem, z rzadko występującymi deszczami, z okrutnymi drapieżnikami. Jednak największym wyzwaniem jest wybranie odpowiedniej chwili na założenie rodziny. Trafienie w czas jest sprawą życia lub śmierci. Od godów do wyklucia się małych mija 100 dni. Strusie z Kalahari zbytnio się pośpieszyły i ich dzieci zapłaciły tragiczną cenę. Tymczasem rodzice z pustyni Namib wybrali właściwy moment i spotkała ich wspaniała nagroda. Ich pisklęta to kolejne pokolenie szybkich, silnych namibijskich gigantów. Mają szansę na życie w biegu. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Teresa Olechowska. Czytał Janusz Szydłowski.